Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnej konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Tarnobrzegu. Szanowni Państwo, dzisiaj chcemy poruszyć równie bardzo ważny temat, a więc rynek pracy w Tarnobrzegu. Witam bardzo serdecznie naszego kandydata na prezydenta, pana Wiktora Stasiaka. Witam serdecznie. Są z nami również pan Andrzej Kaczmarek, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Ziemia Sandomierska, kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Witam również bardzo serdecznie. I jest z nami pan Józef Motyka, kierownik oddziału zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, delegatura w Tarnobrzegu, radny miasta Tarnobrzega. Witam również bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na początek myślę, że oddam głos panu Andrzejowi Kaczmarkowi. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Tak na wstępie może parę rzeczy statystycznych, istotnych do tego tematu, który dzisiaj będzie poruszany. To jest sytuacja bezrobocia w Tarnobrzegu na przestrzeni ostatnich lat. To parę cyfr podam. 31 stycznia 2011 w mieście Tarnobrzegu stopa bezrobocia wynosiła 15,1, a w powiecie tarnobrzeskim 15,6. W skali kraju ta stopa bezrobocia wynosiła 13,1. To znaczy, że w Tarnobrzegu była o 2 punkty procentowe wyższa niż w skali kraju. Natomiast można powiedzieć, że najbardziej aktualna stopa bezrobocia na 30 września 2014 w mieście Tarnobrzegu jest 14,3, w powiecie tarnobrzeskim 12,6, a w kraju 11,5. Można zobaczyć, co się wydarzyło na przestrzeni tych ostatnich lat. Zwiększyła się stopa bezrobocia w Tarnobrzegu w stosunku do kraju. To jest prawie 3% różnicy. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie tarnobrzeskim spadła, a w Tarnobrzegu jest dużo wyższa obecnie. Zamieniły się te, można powiedzieć, stopy bezrobocia i dlatego tak to wygląda. A jak to wygląda w Tarnobrzegu? Liczba bezrobotnych ogółem. To jest 2774, w tym 1400 kobiet. Najbardziej niepokojące jest to, że prawo do zasiłku ma tylko 334 osoby. To jest 12% bezrobotnych. To znaczy, to świadczy o tym, że większość bezrobotnych jest długotrwałych bezrobotnych. Utracili już prawo do zasiłku. Natomiast jeszcze gorszy wynik jest u kobiet, bo to jest 11,1 tylko prawo do zasiłku. Na przestrzeni ostatnich lat, można powiedzieć, według danych statystycznych, liczba pracujących najbardziej zwiększyła się w powiecie tarnobrzeskim o 5,5. Natomiast największy spadek w naszym województwie, jeden z największych, to jest w Tarnobrzegu. 3,3%. Dlatego te liczby są bardzo, bardzo szokujące, z drugiej strony niepokojące. To może na tą chwilę dziękuję, tyle. Dziękuję panie Andrzeju. Bardzo proszę pana Józefa Motykę o przedstawienie kilku pomysłów, jak z tą sytuacją sobie radzi w najbliższych latach. Bardzo proszę. Witam Państwa. Ja swoje wystąpienie, tak odniosę się do swoim wystąpieniu do gospodarki i pracy. Trudno oddzielić te dwa elementy od siebie, dlatego że mają bezpośredni wpływ i poziom oddziaływania w tym aspekcie jest dosyć istotny. Przedstawię również w skrócie, bardzo telegraficznym w skrócie, instrumenty i narzędzia przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków. Obecnie Tarnobrzeg potrzebuje nowej polityki gospodarczej, by móc wejść na jakąkolwiek ścieżkę rozwoju. Rozwój gospodarczy Tarnobrzega będziemy realizować w oparciu o wszystkie możliwe środki finansowe i zasoby dynamizujące gospodarkę. Wykorzystamy zasoby finansowe w obszarach wzmacniania rozwoju z perspektywy na lata 2014-2020. Są to środki europejskie, ale również wykorzystamy środki pochodzące z budżetu państwa. Zintensyfikujemy działania stymulujące rozwój mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Realizacji tego zadania ma służyć program Prawa i Sprawiedliwości Polska Firma Rodzinna
obejmujący nie tylko przyjazne przedsiębiorstwom rozwiązania podatkowe, ale również preferencje dotyczące wytrudnienia oraz szkoleń pracowników. Wynikiem tych działań będzie znacząca poprawa na rynku pracy. Będziemy wdrażać programy wsparcia dla szkół zawodowych i technicznych. Przez pewien okres był problem, tego problemu nie zauważono. Dzisiaj mamy skutek taki, że szkoły techniczne są niedofinansowane. Na Podkarpaciu program pilotażowy, który został wdrożony, Podkarpacie stawia na zawodowców, uruchomił pewne działania w tym zakresie i będą one kontynuowane. Dzięki środkom z nowej perspektywy finansowej kontynuowany będzie też system staży, praktyk, kursów, szkoleń dla uczniów. Jak wspomniano, utrzymujące się wysokie bezrobocie w Tarnobrzegu na poziomie 14,3% jest bardzo dużym problemem społecznym. Samorząd musi podejmować zadania obniżające bezrobocie i łagodzenie jego skutków. To są dwa takie zadania, które samorząd realizować powinien. Znowelizowana w bieżącym roku ustawa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy pozwala na stosowanie efektywniejszych instrumentów aktywizacji zawodowej oraz wspierania osób bezrobotnych w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, organizacji szkoleń itd. Musimy wspólnie z instytucjami rynku pracy przygotować kompleksową ofertę dla osób bezrobotnych poszukujących pracy. Wykorzystamy nowe rozwiązania do wspierania podejmowania działalności gospodarczej przez osoby młode oraz udzielania niezbędnej pomocy osobom, które pracę utraciły. Łagodzenie skutków bezrobocia oraz pobudzanie aktywizacji zawodowej będzie finansowane z dwóch źródeł, to jest z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-2020 przyjmuje się, że poziom finansowania z EFS-u będzie wskazywał na bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Natomiast program operacyjny, Wiedza, Edukacja, Rozwój będzie koncentrował się na poprawianiu ram funkcjonowania polityk sektorowych. W ramach tego programu realizować będziemy wsparcie dla osób młodych, bez pracy, poprzez wdrażanie inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Gwarancje dla młodzieży to też taki hasłowy tytuł programu, który będzie z tych środków realizowany. W celu poprawienia sytuacji osób młodych bez pracy wprowadzimy instrumenty, które umożliwiają zdobycie, uzupełnienie kwalifikacji oraz nabycie doświadczenia zawodowego poprzez staże, szkolenia, praktyczną naukę zawodu, dofinansowanie studiów podyplomowych, stypendium na kontynuowanie nauki, pożyczkę szkoleniową, dotację na działalność gospodarczą oraz bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i bon na zasiedlenie. Przy pomocy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego będziemy realizować włączenie społeczne, walkę z ubóstwem, szkolenia oraz szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. W ramach trzech osi priorytetowych zakładana wysokość środków dla województwa podkarpackiego wynosi 519 milionów euro. Są to już ostatnie tak duże pieniądze z Unii Europejskiej. Od nich racjonalnego i efektywnego wykorzystania przez beneficjentów, którymi są w znacznej części samorządy, samorząd Tarnobrzega również, zależy trwała zmiana w przystosowaniu zasobów ludzkich do nowych wyzwań społecznych i gospodarczych dla obecnych i przyszłych mieszkańców Tarnobrzega. Sądzę, że problem ten można rozszerzyć. Jest wiele aspektów, które wpływają na to, jaki mamy wskaźnik bezrobocia. Natomiast nie możemy również zapominać o instrumentach i narzędziach, żeby te skutki bezrobocia łagodzić. Do tego służą instytucje powołane w tym celu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Józefie.
Oddam teraz głos naszemu kandydatowi na prezydenta, panu Wiktorowi Sośkowi. Bardzo proszę. Właściwa organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy będzie, mam nadzieję, jak i dotychczas to miało miejsce, łagodzić problemy związane z bezrobociem. Natomiast prawdą jest, że urzędy pracy miejsc pracy nie tworzą. Miejsca pracy muszą być tworzone na rynku, muszą być tworzone przez przedsiębiorców. Dlaczego? Dlatego zasadniczym zadaniem, które w naszym programie zapisaliśmy, jest tworzenie warunków do wspierania przedsiębiorców w Tarnobrzegu. Na ten temat na poprzednich konferencjach prasowych rozmawialiśmy, przedstawialiśmy nasze propozycje, nasze plany w tym zakresie. Mam nadzieję, że będzie nam powierzona odpowiedzialność za sprawy miasta i będziemy mogli ten program realizować. Istotnym partnerem dla samorządów miasta, dla prezydenta miasta w zakresie rozwiązywania problemów osób bezrobotnych jest Powiatowy Urząd Pracy, jest także Wojewódzki Urząd Pracy, który jest instytucją samorządu województwa. Jestem przekonany, że będzie możliwe w jeszcze większym zakresie niż to miało miejsce do tej pory korzystanie z tych instrumentów, które są na poziomie samorządu województwa. Myślę, że samorząd województwa jest otwarty na problemy miasta Tarnobrzega i widzimy to zarówno w dokumentach planistycznych związanych z przygotowanym regionalnym programem operacyjnym, jak i w dokumentach szczegółowych, które są przygotowywane do wdrożenia w następnym roku i w latach następnych. Mam nadzieję, że w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość będzie odpowiadać za problemy naszego miasta, a mam także nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość będzie odpowiadać za problemy całego Wisła Podkarpackiego, ta współpraca będzie miała jeszcze lepszy wymiar niż w każdym innym układzie funkcjonowania zarówno samorządu województwa, jak i samorządu lokalnego. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, koniec kadencji władz samorządowych na różnym szczeblu to przede wszystkim pojawienie się różnego rodzaju rankingów mówiących o funkcjonowaniu samorządu odnośnie wykorzystywania środków pomocowych z Unii Europejskiej. Władze Tarnobrzega obecnie chwalą się, że w tych rankingach wypadają dobrze. Mówi się tutaj o trzecim miejscu w Złotej Setce na Podkarpaciu, w różnych innych rankingach, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. Pan prezydent chwali się, że przeskoczyliśmy takie miasta jak Gdynia, jak Wrocław. I oto, szanowni Państwo, przeglądając te rankingi, nasuwa się takie oto pytanie. Skoro tak dobrze wypadamy, że przeskakujemy takie miasta jak Wrocław czy Gdynie, dlaczego jest tak, że młodzi ludzie czy mieszkańcy Tarnobrzega właśnie wyjeżdżają do tamtych miast, a dlaczego nie jest odwrotnie? Myślę, że podobna sytuacja jak w skali kraju, gdzie mówiliśmy o Zielonej Wyspie Irlandii, o Zielonej Wyspie Polsce, prawda, na mapie Europy, to dlaczego inni ludzie, mówię tutaj o Hiszpanach, Włochach, Anglikach, nie przyjeżdżają do pracy do Polski, tylko dzieje się tak odwrotnie. I otóż, szanowni Państwo, patrząc na te rankingi, myślę, że odpowiedzią na te pytania jest ranking polityki. Ranking polityki, który ukazał się w ostatnich dniach, ranking poruszający bardzo wiele spraw, zatytułowany jako ranking jakości życia mieszkańców, szanowni Państwo. I tutaj było bardzo wiele zmiennych. Właśnie przede wszystkim była kwestia rynku pracy, kwestia oświaty, edukacji. Czyli te wszystkie sprawy, o których, szanowni Państwo, na naszych konferencjach programowych staraliśmy się poruszać. I otóż według tego rankingu, który dotyczy miast powiatowych, czyli takich miast jak Tarnobrzeg, jest takich miast 66, Tarnobrzeg uplasował się w całościowym rankingu jakości życia mieszkańców na dopiero 60. miejscu, na 66 miast powiatowych. Patrząc dalej szczegółowo, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie warunków mieszkaniowych, to jest dopiero 64. miejsce na 66 miast. Zadowolenie z życia, 62. miejsce Tarnobrzega. Jakość samorządu, 59. miejsce. Zadowolenie ze stanu zdrowia, 59. miejsce. Czyli krótko mówiąc, szanowni Państwo, patrząc pod kątem tych sektorowych, ważnych problemów, niestety, ale jednak Tarnobrzeg znajduje się na tym miejscu, na którym się, szanowni Państwo, znajduje. To jest 60. miejsce w rankingu miast powiatowych. To pokazuje, szanowni Państwo, dlaczego dzisiaj jesteśmy tutaj w Tarnobrzegu, w tym miejscu, w jakim jesteśmy. Te rankingi, które pokazują wykorzystanie środków unijnych na mieszkańca, no z roku na rok w przypadku Tarnobrzega będą jeszcze lepsze, szanowni Państwo,
bo jeżeli będą wyjeżdżać następnie młodzi ludzie w ilościach tysięcy czy jeszcze więcej, to te rankingi będą jeszcze lepsze oczywiście. Czy to zmieni sytuację, że poziom życia mieszkańców się polepszy? Nie zmieni się, szanowni państwo. I patrząc pod kątem tych wskaźników, które były w tym wydaniu tygodnika polityki, właśnie są brane pod uwagę wskaźnik oświaty, edukacji, wskaźnik perspektyw dla ludzi młodych, kwestia wykorzystania, czyli wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd, kwestia inwestycji w mieście, budownictwa mieszkaniowego, czyli nowe mieszkania, kwestia wsparcia rynku pracy. Właśnie, szanowni państwo, tym tematom poświęcaliśmy nasze konferencje programowe, ponieważ chcieliśmy poprzez pokazanie naszego programu szczegółowo w tych właśnie dziedzinach, ale również poprzez pokazanie, że mamy ludzi, którzy są w stanie tą sytuację zmieniać. Zarówno w oświacie, zarówno w perspektywie ludzi młodych. Mieliśmy tutaj wspaniałą konferencję, gdzie młodzi ludzie przedstawili swoje perspektywy, czyli sami wiedzą najlepiej, co im potrzeba w Tarnobrzegu, co trzeba zmienić, żeby młodzi ludzie w Tarnobrzegu chcieli pozostawać. Mieliśmy konferencję na temat przedsiębiorczości, przedstawiliśmy swoje pomysły na wspieranie przedsiębiorczości, przedstawialiśmy również, jak wielkie problemy są w Tarnobrzegu. No, szanowni państwo, no myślę, że naprawdę bardzo dużym przytem hipokryzji jest wśród niektórych radnych obecnie, kandydatów do Rady Miasta, którzy piszą sobie w ulotkach wyborczych wsparcie przedsiębiorczości, wsparcie młodych ludzi. A co mieliśmy, szanowni państwo, na przedostatniej sesji Rady Miasta? Mieliśmy podniesienie podatków na maksymalne progi dopuszczalne ustawą o finansach publicznych. Jeżeli tak ma wyglądać dalej wspieranie przedsiębiorczości w Tarnobrzegu, to na pewno, szanowni państwo, w żaden sposób po 4 latach, jak się spotkamy, to się na pewno nie zmieni i ten ranking, pozycja Tarnobrzega nie będzie przedostatnia, nie będzie piąta od końca, tylko, szanowni państwo, będzie jeszcze gorzej. Dlatego też, szanowni państwo, chcieliśmy tutaj przedstawić przede wszystkim nasz program, nasze pomysły, chcieliśmy przedstawić ludzi, którzy są w stanie zrealizować ten program i, szanowni państwo, mamy wspaniałego kandydata na prezydenta, mamy człowieka, który ma potężne doświadczenie, potężną wiedzę i wspaniale wpisuje się w nasz program, który jest w stanie zrealizować poprzez współpracę zarówno z samorządem województwa podkarpackiego, jak również poprzez współpracę tutaj na terenie miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Jesteśmy w stanie, szanowni państwo, to zmieniać, ale to muszą być priorytety. Priorytetem Prawa i Sprawiedliwości jest poprawa jakości życia mieszkańców. I to jesteśmy w stanie zagwarantować, że cała nasza praca w Radzie Miasta, cała praca, miejmy nadzieję, nowego prezydenta Tarnobrzega będzie się skupiała właśnie na tych zadaniach. Dziękuję, szanowni państwo. Czy mamy jakieś pytania? Nie mamy pytań, tak? W takim razie bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Dziękuję bardzo za współpracę. Dziękuję państwu. To chyba ostatnia konferencja taka związana z programem merytorycznym. Zobaczymy, co najbliższe dni jeszcze tutaj przyniosą. Natomiast państwu serdecznie dziękujemy za to, że przyjmowaliście nasze zaproszenie, że byliście, że dzięki wam możemy z naszym programem dotrzeć do mieszkańców Tarnobrzega.